Cóż to był za weekend? Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jacob. Słuchajcie, pierwszy materiał po live'ie charytatywnym 6 edycji ekipy Fantazy i chciałbym wam tutaj wszystkim serdecznie bardzo podziękować. Każdemu, kto był, każdemu, kto udostępnił, polajkował i tak dalej, i tak dalej. Udało nam się zebrać dwa cele, łącznie ponad 150 tysięcy, jesteście niesamowici. Mam nadzieję, że po prostu każdy dobrze się bawił, pomogliśmy, to bez dwóch zdań, i za rok mam nadzieję będzie tak samo fantastycznie. No ale czas wracać do rzeczywistości, słuchajcie. Dzisiaj ze mną jest Adam i Krzywy. I zagramy sobie. Hej. I zagramy sobie dzisiaj w coś, czego dawno nie było, czyli A czy B. Będziemy rozmawiać o... Nie wiem. Kto zarabia więcej z piłkarzy? A, znalazłem taką jedną stronkę. No, stronka, której używałem, jest oczywiście w opisie, żebyście mogli sobie też posprawdzać, ewentualnie jeżeli byście chcieli. Jeszcze też jedna bardzo ważna informacja, jak oglądałem wszystkie te kwoty, to są to na 99% kwoty podane brutto, czyli bez podatku. Pamiętajcie, że w Hiszpanii podatek jest ogromny dla piłkarzy, co też możecie nieraz w wiadomościach słyszeć, więc są to wszystko kwoty brutto, no ale ta strona oczywiście tak to musi uwzględniać, więc no tak też to będziemy brali. Ale jeszcze jedna sprawa, w zeszłym tygodniu dostałem zaproszenie razem z Ergolem, żeby pojechać do Barcelony na event Pumy Future Flash, gdzie zostały zaprezentowane najnowsze korki. Był tam Griezmann, był Suarez. Pogryzcie? Nic takiego się nie wydarzyło, natomiast zerknijcie, co się dokładnie działo i zaraz wracamy. No dobra, także jestem ciekawy, jak wam panowie pójdzie. Klasycznie, po jednym punkcie za dobrą odpowiedź, wygracie razem z nami oczywiście, zapiszcie sobie punkty i potem w komentarzach dajcie znać, jak wam poszło, bo tutaj wydaje mi się, że takie proste to nie będzie, ale zobaczymy, bo nie zawsze jakość równa się pieniądze. Ale no zobaczymy, jak to pomyślicie. Dobrze, czy jesteście gotowi na pierwsze zestawienie? Tak. Alexis Sanchez. No ciekawe, czy będzie. Dobra, uwaga, 3, 2, 1 i zaczynamy. Pojawia się w tym momencie Ousmane Dembele oraz Anthony Martial. Dwóch Francuzów? Dwóch Frenchmenów. Dwóch skrzydłowych, chociaż jeden taki bardziej napastnik, można by powiedzieć w tym momencie. Natomiast który z nich zarabia więcej? Bardzo jedna ważna rzecz. Tutaj wszystkie kwoty będą podane jako tygodniówki w euro. Jeżeli oczywiście mówimy o Premier League, tam były funty, więc to wszystko przeliczyłem na euro. I tutaj cała jest w euro, tygodniówki. Jestem ciekawy, jak tutaj wszystkie się to rozłoży, kto będzie miał rację. Antony pokazuje, w jakim następnym klubie będzie grał, jak już United spadnie. Nie będzie grał w Młotach. Kurczę, kiedy przedłużał kontrakt Martial? No właśnie tu jest też bardzo ważna rzecz, żeby może przypomnieć sobie, kto kiedy przedłużał kontrakty, albo kto gdzie trafił do nowego klubu być może. No bo zawsze, jeżeli mówimy o jakichś dużych transferach, prawda, no to nieraz wiąże się z dużą podwyżką. Klub też się liczy i tak dalej, i tak dalej. Także panowie, proszę o pierwszą odpowiedź. Kurczę, no, A dobra. Czy B? Ousmane Dembele czy Anthony Martial? Tak intuicyjnie bardziej Dembele, ale zobaczymy, może ten przedłużony kontrakt Martial. Okej, okay, no to zobaczmy. Właśnie ja mówię, że Martial, chociaż na pierwszy... Aha, najpierw dobra. Chciałem dać... No, czyli Adam Dembele. Wybiera Martiala. Ja też, tak. I najpierw czy Martial Dembele. I w tym momencie chyba więcej zarabia... Anthony Martial, no i teraz przypatrzcie też kwotą, zapamiętajcie mniej więcej, ile kto zarabia. 250 tysięcy euro na tydzień zarabia Dembele, 292 tysiące euro około zarabia Anthony Martial. Oczywiście tutaj mówimy tylko i wyłącznie o kontraktach w klubie. Nie mówimy tutaj o reklamach, jakichś dodatkowych aspektach, które piłkarz może zarabiać, tylko ten czysty kontraktowe występowanie na boisku. Rozumiemy się, prawda? Tak jest. No to super, druga para jest przed nami i jest to Jamie Vardy i Memphis Depay. Słyszy? Nie słyszy. Tylko który zarabia więcej. Tak, tak. Z tego zestawienia. Czyli kogo mamy tutaj? Jamie Vardy. Okej. No czyli się znowu zgadzacie ze sobą. Macie po jednym punkcie, ale czy będzie drugi? Tak, tak.
No, bardzo dobrze i to nawet dwukrotna przebitka. 163 tysiące, prawie 164 tysiące euro na tydzień zgarnia Jamie Vardy, Memphis dwa razy mniej. No jednak ta liga francuska w tym momencie nie okazała się taka mocna, prawda? Tak. Potężna z padek zarobków potężny w stosunku do United. No, ale popatrzcie. Chciał grać. No to co? Lecimy z kolejnym zestawieniem. Robercik tak patrzy na was, a Mesut też na was patrzy, nawet w jednym momencie na was dwóch. Tylko pytanie. Który zarabia więcej? Robert Lewandowski, Bayern Monachium, Mesut Özil, Arsenal Londyn. Mesut Özil L 9 Robert 300... Lewandowski czy Mesut Özil? Według nieoficjalnych szacunków 350 tysięcy funtów. Funtów. Czyli od 300 do 350 takie widełki są, a 350 jest bardziej prawdopodobne, co daje euro większe jeszcze, więc... Okay. Liga niemiecka trochę mniej się zarabia, ale no, lewego musieli zatrzymać, więc... No dobrze. Zresztą przedłużył kontakt był ostatnio, więc... No, no tak, do 2023? Odpowiedź tak. Trzecia to Mesut Özil 409 tysięcy euro, no tak jak powiedziałeś. Chyba nawet więcej niż ja. Nie, tam było chyba zapisane 350 tak? Tak, tysięcy funtów, tak, z tego co pamiętam. No Robert Lewandowski, no może nie prawie, ale te 80 tysięcy faktycznie mniej. To oznacza, że Robert musi przejść do Arsenalu, żeby zarabiać więcej. Ma te dwie ilowe tutaj. No takie kurcze, a widzicie jaki jest zdziwiony? Ja nie zarabiam tyle Mesut Özil. Jak Jack Nicholson mówi, nie. Dobrze. No to co, gotowi na czwarte zestawienie? Tak. Przed nami oczywiście do rundy 15, a w tym zestawieniu mamy Romelu Lukaku i Mauro Icardi. Zestawienie nieprzypadkowe. Pytanie tylko, kto ile zarabia? Mamy tutaj Belga, który trafił do Interu. Obydwaj. Mamy Argentyńczyka, który z Interu poszedł do PSG. Ale wypożyczony. Wypożyczony, więc PSG płaci mu pensję z Interu. No. Chyba tak. A to pytanie, czy płaci całą? Nie wiem, jak się dogadały oba kluby, to jest nieistotne. Ja nie wiem, jak kontrakt z Lukaku jest skonstruowany. To jest. Ja myślę, że to jest kartka, gdzie na końcu się podpisał Lukaku. Tak to skonstruowali, tak mi się wydaje. To on powiedział, nie. Proszę o pokazanie odpowiedzi. Big Rom. No też mi się tak wydaje, ale przyznam szczerze, że nie wiem dokładnie. Też dalej, no dobrze. Big Roma. No to odpowiedzią jest, uwaga. Icardi, o 50 prawie tysięcy więcej, 200 tysięcy na koncie Romelu, ale to nie daje mu oczywiście zwycięstwa, chociaż Icardi zarobki... był bardzo wysoko w kominie płacą rzeczywiście, tak windował pensję, ale myślałem, że jednak Lukaku razem z przyjściem Conte... Ewidentnie w tym kominie płacowym nie był jeszcze kominiarz. Pytanie właśnie, czy właśnie... No nie, dobra, koniec. Następna runda. Mamy piąte zestawienie. Mamy Kyle Walkera, bardzo uniwersalny zawodnik, oraz Jamesa Milnera, bardzo uniwersalny zawodnik. Jeden z City, drugi z Liverpoolu. Pytanie tylko. To jest dwóch zawodników z Premier League, dwóch Anglików. Który więcej zarabia? Czy mam odpowiedź już? Kyle Walker. Okej. Okay. No dobrze, no to widzę, szybko wam poszło, także przechodzimy dalej. A odpowiedzią jest James Milner. 128 tysięcy euro na tydzień zarabia Kyle Walker według tej strony i 163 no, James Milner. W sumie to Tottenhamie dość biednie dawali, jeżeli chodzi o zarobki, więc niewiele więcej dostał pewnie w City. No dobrze. Zaskoczenie, przynajmniej tyle. Punkty sobie liczycie? Tak, no nadal mam dwa. Okej. Okay. No to lecimy z szóstym zestawieniem i mamy Leroy Sané i Phil Jones. On zdziwiony, ta piłka na niego leci, ale czy uderzyły go zarobki w United? Mamy dwa kluby z Manchesteru. Mówiliśmy, że dużo się w nich zarabia. Pytanie tylko. Czy Sané, Niemiec, czy Phil Jones z Manchesteru, Anglik. Widzę odpowiedź już są. Krzywy ma Jonesa, ale też bym dał, ale coś mi się, kurde, nie wiem. Mamy odpowiedzi. Sané, Adam mówi Sané, Krzywy mówi Phil Jones. Kto wie, ten wie tutaj. Phil Jones. I kto będzie miał rację? Leroy Sané. Proszę. Tak jest. Phil Jones nie załapał się na zarobki takie, jakie Niemiec ma w Manchester City. Dobra, mamy siódme. Tutaj zestawienie, idziemy na polskie grunty. Arkadiusz Milik oraz Kamil Glik. Arkadiuszu, Łukasza Piszczka nie mamy. Pojedynek dwóch Glików. Glik, Milik. Glik i Milik, rymuje się. Ale czy ich zarobki się rymują? Tego nie wiem. No dobrze, pokazujemy, co tu mam. Arkadiuszo oraz Gliko. A osobą, która zarabia więcej w tym zestawieniu według strony, jest Arek Milik. Niewielka różnica. Niewielka różnica, ale jednak troszeczkę więcej trafia co tygodniowo na konto Arkadiusza Milika. Oczywiście, słuchajcie, powtarzam. Nie bierzcie też tego, że to są kwoty w 100% celne.
Natomiast no, ta strona zbiera naprawdę wszystkie możliwe zarobki, nie tylko taką swoją drogą, nie tylko z piłki nożnej, ale też można tam NBA pooglądać, wszystkie ligi hokejowe i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo ciekawie, jeżeli chcemy się rozpoznać troszeczkę w świecie zarobków, jeżeli chodzi o piłkarzy i innych sportowców. Dobra, lecimy dalej. Czy jesteście gotowi na 8 rundę? Mam nadzieję, że jesteście, tak. Bo mamy przed sobą Cristiano Ronaldo i Leo Messiego. Adam, krzywy widziałem, już tu ma odpowiedź. Mam, ale nie jestem pewien. Waham się. Sama pensja klubowa, nie? To jest właśnie, podkreślam, to jest nie jakieś Instagramy czy coś takiego, to jest pensja czysto klubowa. Nie wiem. CR7 dałem. Jeden Leo. No, czyli mamy niezgodę, ktoś punktu nie zdobędzie, a tą osobą jest, uwaga. Lionel Messi. Leo Messi, 1 400 740 euro tygodniowo. Kontrakt na ponad 70 milionów euro rocznie. Kolejne zestawienie przed nami, Gareth Bale i David De Gea. Gość, który siedzi po mojej prawej. David De Gea. Chciałbym zarabiać tyle, ile David De Gea. Nie wiem, czy on zarabia więcej czy mniej niż Gareth Bale, natomiast zarabia dużo, bardzo, i to każdy wie. Czy jednak zarabia więcej? Nie. 580 tysięcy, lekko ponad, Garetha Bale'a co tygodniowo trafia na jego konto, dlatego tak wygodnie mu w Realu Madryt jest. Paul Pogba i Marcelo. Kto tutaj zarabia więcej? Tak dam, ale jak będzie, to zobaczymy. Pawełek, to widzę, mamy tak samo. Paweł Pogbiński. A więc przechodzimy w prawo. Już odpowiedź tak, podana. Tak. Oczywiście się pomyliliście w tym momencie. Real Madryt, słuchajcie, Real Madryt. Kolejna runda, mamy Isco i N'Golo Kanté. Który z nich na boisku zarabia więcej? Tygodniówka, liczy się tutaj oczywiście, czy czołowy piłkarz Chelsea, czy jeden z najlepszych zawodników, czy najlepszy to już, wy nam powiedzcie w komentarzu, czy Isco jest, tak, jednym z najbardziej cenionych finansowo piłkarzy. Skoro przed chwilą Marcelo zastrzelił nas zaskakująco, to też powiem, że Isco przez te podatki. Tak. Dajmy na to. Okej, no to zobaczmy. Isco. I tak jest, Isco zarabia więcej, Hiszpania znowu dokłada do interesu. Tak czy inaczej, N'Golo Kanté 170, to też nie jest najwyższą kwotą możliwą, jeżeli chodzi o Premier League, 175 tysięcy euro tygodniowo. Ja bym dał mu więcej osobiście. On jest skromny, on nie chce. Ale on skromny, on nie potrafi prosić o więcej, to rozumiemy. Kolejna runda i mamy Thiago Silva i Sergio Aguero. 12 pytanie, który z nich zarabia więcej? Czy Paris Saint-Germain, czy Manchester City, czy Ligue 1, czy bardzo Premier ważne League? Postacie dla swoich klubów. Ja daję Thiago Silva. Aguero, zobaczymy. Zobaczmy w takim razie i zweryfikują. Wygrywa ta osoba, która postawiła na Thiago Silva. O, i to sporo nawet, proszę. Całkiem sporo. Kolejna runda przed nami, 13, zbliżamy się ku końcowi. No i mamy Fabiana Delfa oraz Clément Lenglet. Który z nich zarabia więcej? Kto tym razem? Kogo mamy? Clément Lenglet. Lenglet. No i odpowiedź tutaj jest prawidłowa, dlatego kto by odpowiedział? Fabian Delph. 93 tysiące tygodniówki Fabiana Delpha w Evertonie i 53 tysiące tygodniówki dla Clément Lenglet. I 14 pytanie. Mamy Wojciecha Szczęsnego i Alissona. Seria A oraz oczywiście Premier League. Alisson wygrał wczoraj Yashina nagrodę, z tego co kojarzę. Tak. Także gratulacje. A no i Leo Messi, słuchajcie, wygrał oczywiście Ballon d'Or, czyli kolejna złota piłka dla Argentyńczyka. Ten, który niesłusznie jest przed lewym. Tak uważam. Becker według mnie. To Alisson czy Becker? No właśnie. Dobra, poproszę o poprawną odpowiedź, zanim wszyscy umrą z suchości naszych dowcipów. No w takim razie pokazuję Szczęsny. Wam, że lepiej Szczęsny zarabia. Nasz Wojciech Szczęsny parę groszy więcej w kieszeni ma po każdym tygodniu. I słuchajcie, ostatnie spotkanie tutaj. Czy jesteście gotowi? Czy tak. Będzie remis, czy wygra krzywy? Ostatnie pytanie jest Antoine Griezmann i Neymarito. Który z nich zgarnia na boisku więcej? O, już Adam ma. Neymar. Tak dałem. Tak dałeś? Tak dałeś. To dałeś nieprawidłowo. Antoine Griezmann, najnowszy transfer od Barcelony, dostał niemałą wypłatę, pewnie też niemało oddaje, ale jednak w kieszeni zostaje sporo. Chociaż jestem ciekawy, jak to faktycznie netto będzie wyglądało, kiedy oddadzą podatki w swoich krajach. Niekoniecznie na Kajmanach, niekoniecznie w jakichś Luksemburgach. Wtedy pewnie byśmy się dowiedzieli więcej. Tak czy inaczej, no to jest ich kwota na kontrakcie, kwota brutto. Także no, parę zaskoczeń było, prawda? Oj, dużo, tak. Dużo. Ale zgodzicie się ze mną, że pieniądze nie oddają jakości na boisku? No to nie zawsze. Nie zawsze, nie zawsze. Alexis Sanchez.
Tak jak zaczynałem odcinek, tak go skończyłem. Adam jest warty dwie piłki, ja jedną. Ale na odwrót po dzisiejszym materiale, ty jesteś warty dwie piłki. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za uwagę. No dość, powiedzmy sobie, inny materiał. Chciałem troszeczkę też sam poszukać, jak wyglądają zarobki piłkarzy, bo interesowało mnie po prostu, jak wygląda ich właśnie podejście do pracy. No ale pewnie i tak nie dowiemy się, ile tak naprawdę zostaje w kieszeniach piłkarzy za to, że występują na boisku. Ciężka praca, bycie sportowcem na takim poziomie na pewno nie jest łatwe. Tak czy inaczej, jeszcze raz dziękujemy. Tak. Trzymajcie się, do zobaczenia. Nie, w sumie zaśmiało. No i zgasło światło, także dziękuję wam bardzo, trzymajcie się i na razie. Pa.